Także witam, cześć, czołem. Dzisiaj będzie instalacja jakby na maszynie wirtualnej Windowsa 10 wersji oczywiście plik ISO. Proszę Państwa, otwieramy folder, jeżeli ktoś ma folder taki albo chce jakby pobrać plik ISO, taki insert brief klient, to zamieszczam poniżej opisu, w sensie poniżej filmu w opisie, będzie link do strony, którą możecie jakby pobrać właśnie plik ISO. Ja mam już stworzony plik ISO, dwie sztuki, czyli 64 bity i 32, ewentualnie mówimy. Nie widzicie kamerki, bo po. Otwieramy maszynę wirtualną. Już mam tu zainstalowany system Ubuntu, najnowsza wersja. Klikamy nowa, czyli jakby tworzymy nową, że tak powiem, maszynę wirtualną. Wpisujemy oczywiście Windows 10. Wtedy automatycznie nam tu wersja zmieni z Windows 7 na Windows 10 w wersji 64-bitowej. Zostawiamy rozmiar pamięci i stwórz wirtualny dysk twardy. Otwiera nam się jakby taka stwórz wirtualny dysk twardy i zostawiamy rozmiar pliku 50 giga. Oczywiście dynamicznie przydzielany VDI. Teraz mogłoby się rzec, że ten jakby maszyna wirtualna jest gotowa do pracy. Otóż nie, ponieważ musimy zmienić, żeby odznaczyć flopy, przenieść go na dół z i oczywiście dysk twardy musi być na samej górze, a na panoptyczny oczywiście na dole. Ekran zostawiamy, pamięć, proszę Państwa. Wybieramy plik ISO, który mamy, czyli ja już tu mogę wybrać plik ISO już. To nam się już przypisało, tak powiem. Klikamy OK i klikamy uruchom. No, musimy chwilę poczekać oczywiście i mamy wybierz dysk startowy, czyli jakby obraz ISO, plik ISO dokładnie. Niestety nam tu nie wyszuka, ale mamy ewentualność. Klikamy uruchom X-a i czekamy. Jak to Windowsem bywa, musimy poczekać. Oczywiście, że maszyna informuje, że goszczymy system integracji kursora myszy. Mamy tak, język, który chcemy zainstalować, zostawiamy te języki. Możemy sobie ewentualnie przy języku, który chcemy instalować, jest akurat polski, ale możemy zmienić format godziny i waluty i klawiaturę też. Klikamy dalej, klikamy zainstaluj teraz. On tam rozpoczyna pracę instalatora. Będzie to trwało i poprosi nas o klucz licencyjny, czyli licencję do systemu Windows. My na tym etapie nie mamy klucza. Dlatego klikamy nie mamy klucza produktu. Wtedy przechodzimy do systemu, jakiego chcemy zainstalować. Oczywiście ja tu wybiorę wersję Pro N. Klikamy dalej. Oczywiście musimy zaakceptować postanowienia licencyjne. Klikamy dalej i tu mamy dwie opcje. Możemy wybrać drugą opcję, czyli tą niestandardową. Pewnie zapytacie czemu, bo wtedy przejdziemy do systemu. Klikamy nowa. Rozmiar jest oczywiście 25 000 megabajtów. Oczywiście, że tu ten. I mamy tak zwany
trzy deski. Znaczy dysk 0, ale partycje mamy jakby dwa. Mamy tą, czyli podstawową, a to jest przydzielane przez system. I tu mamy nieprzydzielone miejsce jakby. Później mamy klikać dalej. No i wtedy instalator będzie przygotowywał pliki, później instalował funkcje, instalowanie aktualizacji i dopiero skończy. Dlatego ten proces instalacji będzie troszeczkę może nie przyspieszony, ale zestawiam z instalatorem tego, oczywiście systemu. I oczywiście nie zapomnijmy, że jak zainstaluję ten już system, czyli przygotowywanie plików, później instalowanie funkcji, to wtedy musi się zrestartować jakby maszyna. Po restarcie się dopiero kończy i będziemy mieć
wybór języka, później klawiatury, ale to zobaczycie oczywiście. Wyskoczyło, że mamy, jakby wymaga ponownego właśnie uruchomienia. Tam za 10 sekund nastąpi. Mamy reset jakby maszyny wirtualnej. Mamy logo Windowsowe, czy Windowsa inaczej. I mamy oczywiście wybór regionu, proszę Państwa. Klikamy oczywiście, że czy ten jest odpowiedni, czyli możemy sobie wybrać na przykład Oman, Norwegię, wszystkie państwa, które obsługują jakby Windowsa 10. My wybieramy oczywiście Polskę. Klikamy tak, czekamy, czy Windows się pyta, czy jest to odpowiedni układ klawiatury. Klikamy oczywiście, możemy sobie wybrać nawet amerykański, albański jakiś tam, ale my wybieramy polski. Klikamy dalej, czy chcemy dodać drugi układ klawiatury? Możemy, ale Windows nam podpowiada, że możemy
pominąć ten krok. Klikamy pomiń, czekamy, oczywiście ustawię tam pewną ważną konfigurację do wykonania. Ile to będzie trwało? Teraz zobaczy oczywiście wiadomości, nowości w systemie Windowsowym. Czekamy. Czekamy, aż przejdzie do następnego kroku. Jak chcemy skonfigurować urządzenie? Czy mamy do użytku jakby osobistego, czy do organizacji? My wybierzemy do użytku osobistego. Wybieramy tą opcję, jeżeli 2 giga RAM-u tylko wytrzyma. O. Klikamy dalej. Czekamy. Czekamy oczywiście. I jeżeli damy zaloguj, to wtedy musimy wprowadzić e-mail, hasło i tak dalej. My wybieramy konto w trybie offline. I oczywiście czekamy. Kto będzie używać tego komputera? Piszemy oczywiście, że to jest test taki. Oczywiście hasło to tam wszyscy znają. Znam życie, albo i też nie. I tu mamy fajny ten, piszemy oczywiście blbl. Tak. Napiszmy takie, bo na razie mamy odpowiedzi, bo to jest testowe, tak jak mówiłem. Ale więcej tak. Wybieramy opcję tak. I możemy mieć za pomocą, żeby tak rozmawiać z komputerem online, za pomocą właśnie Cortana. W kolejnym chyba odcinku powiem z Cortana w ogóle. Wszystko wybieramy jakby na nie. Pełne możemy tu wysyłać dane diagnostyczne jakby do firmy Microsoft. Nie Microsoft, tylko Microsoft się wypowiada, że tak powiem tą nazwę firmy. Przeklikujemy się, czekamy, jak to zawsze bywa, przy pierwszym uruchomieniu systemu Windowsowego. Chcecie kupić na przykład sobie komputer z Windowsem Vista, oczywiście. Próbujemy potrzebne składniki. Chcecie kupić sobie komputer z Windowsem 10 na przykład Pro. Windows 10 Pro ma jakby tak powiedzieć PowerShell aplikacja, nawet mam. Poza tym mamy Windows PowerShell i mamy ISE i mamy właśnie Windows PowerShell. Możemy sobie ustawić ten właśnie ustawienie dewelopera. Zamienić na przykład wiesz, poleceń na program Windows PowerShell w menu. Także są przydatne opcje. Drugą przydatną opcją, którą na razie nie pokazuję, to, ale pokazuję na swoją, jest podłączanie pulpitu zdalnego. I na przykład jeżeli chcemy mieć opcję podłączenia jakby pulpitu zdalnego, to jest jedno, ale musimy mieć, jakby to powiedzieć, IP naszego komputera, albo serwera też może być. IP naszego serwera lub bądź komputera. Jeżeli mamy na przykład ten komputer, o, już nam się pulpit pojawił, oczywiście wiadomość, że tam wyszukiwanie sterownika ekranu przenosi nas do Windows Update.
celu aktualizacji pewnych sterowników, czy to do karty graficznej, czy to do procesora, to też będzie. Ale wracając do pulpitu, o, na przykład mamy Microsoft Defender Antivirus, no i mamy aktualizację zbiorczą, no, także nawet mamy do, tu mamy zabezpieczenia do Flash Player. To ta wersja systemu jest, witam z 10 wersją 19.09. Bardzo ich oczywiście na architekturze x64. Nam to jakby, że tak powiem, zainstaluje, ale później nam poprosi nas, żebyśmy zrestartowali właśnie maszynę wirtualną. Wracając do kupna komputera z Windowsem 10 Pro na przykład. Windows 10 Pro, jeżeli sobie kupimy taki system, no to właśnie będziemy mieć pulpit zdalny, PowerShell'a i tak dalej. W Windowsie tego nie ma. Znaczy w Windowsie 10 jakby Home. Przy pulpicie zdalnym, jak chcemy się połączyć z Windowsem, z Windowsa 10 Pro, na przykład na starsze systemy, możemy. Nie ma to mniejszego problemu. Natomiast ze starszych komputerów, czyli z komputerem na przykład Windows 7, Windows 8, no Windows 8 możemy mieć, ale Windows 7, te wcześniejsze jakby Windowsy od siódemki niż, to już pulpitu zdalnego nie ma. Czyli z Windowsa 7 nie możemy jakby mieć pulpitu zdalnego z Windowsa 10. To nie działa tak w drugą stronę. Nam teraz pobiera aktualizację, oczekuję oczywiście na instalację aktualizacji. Pozostałych oczywiście. To jest taki pierwszy, że tak powiem, odcinek z Windowsa 10 na maszynie VirtualBox i na wirtualu. Maszyna wirtualna, VirtualBox jest taka, jest taki program. Jak widać, tu jest Oracle VirtualBox. Też podeślę linka do VirtualBoxa, albo możecie nawet wpisać w wyszukiwarkę Perry, czy to Chroma, czy to Firefoxa, czy też Edge'a, którego mamy tu zainstalowanego na maszynie wirtualnej. Także po prostu wpisujemy VirtualBox, nam wyjdzie nawet. Pobieramy oczywiście najnowszą wersję systemu. Znaczy systemu VirtualBoxowego oczywiście mówimy. Nam to instaluje aktualizację zbiorczą, jak i narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania dla komputerów z procesorem x64, jak i tam mamy właśnie zbiorczą aktualizację programu Net Framework. To też jest tam potrzebne, wobec tego, a nie już. I pewnie się zapytacie, jak wyłączyć, jeżeli nam się już to zainstaluje i zresetuje. Bardzo prosto. To nam komunikat nie jest potrzebny. Zbieramy X u góry, albo po prostu. Zbieramy tu X u góry. Wtedy możemy też zamknąć tu, jeżeli chcemy, ale to będzie trwało zbyt długo. Mamy zamknij i uruchom ponownie tylko.
Dlatego polecam przez tu. Zaraz nam się obraz tej właśnie taki i możemy sposób zapchnięcia jaki, czyli zapisać stan maszyny, wysłać sygnał wyłączenia albo wyłączyć jakby całkowicie maszynę wirtualną. Oczywiście, żeby nie robić tego ponownie, czyli instalowania aktualizacji, możemy wybrać pierwszą opcję. Jeżeli chcemy zamknąć cały system, możemy wyłączyć maszynę. Wtedy jak naciśniemy, wyłączy nam się maszyna, to nam wtedy poinformuje, że została wyłączona maszyna wirtualna z Windowsem 10. Także to był pierwszy odcinek, jak zainstalować Windowsa 10 na VirtualBoxie. Ja byłem Jakubox 2017, a to pulpit mój. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i oczywiście. Elubens.